Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Spellcaster University, czy on Spellcasting University, ale chyba Spellcaster. Nie jestem pewien, co jest dziwne, nie sprawdziłem po prostu, ale mniejsza z tym. Odcinek kolejny, nadal drugie podejście, po dla mnie bardzo długiej przerwie, nie pamiętam nawet jak długiej, nie wiem jak długiej dla was, bo też nie sprawdzam kiedy był ostatni odcinek, ale mniejsza z tym. Powracamy do naszej szkoły, w której niestety nie pamiętam, co tu się działo, więc pozwólcie, że szybko sobie przypomnę. I, tak, jesteśmy na pewno teraz, jeśli o to chodzi, to na tym, jak to się nazywa. Na tym. Na lesie, czyli planszy, która ma trolla, który robi nam problemy, oraz ma uboższych uczniów. I tak, jesteśmy tutaj w tym momencie, połowa rozgrywki za nami. Nasz cel to wyprodukować kapłanów, doprowadzić do tego, że 110 studentów ukończy naszą szkołę oraz wyprodukować magię światła, co idzie dosyć szybko, więc może po prostu kontynuujmy rozgrywkę i czy mogę coś tutaj wrzucić? Nope, więc tak, nie mogę nic. Tempo numer 1 i widzę, że mam dociągnięcie świętej karty. Święta magia powoduje, że dużo mniej głodnieją, albo kolejna rzecz, która będzie nauczała świętej magii. Nie, święta magia 3 powoduje, że mniej głodnieją. Będzie super. I teraz, czy nasi tutaj wspaniali od magii światła, którzy to byli? A, w sumie tutaj powinno być chyba. Tylko na razie to zmienimy tak. Priorytetem jest magia światła. Nie wiem, czemu to nie było takie zapisane. Okej. Okay. No ale tak. Czyli nasi ci bardowie, widzę, że tutaj nazywam po klasach D&D, a są tymi, którzy będą nam się rozwijać, jeśli chodzi o magię światła, i widzę, że jeden ma już tutaj czwarty poziom świętej magii, więc jej ma aurerolkę, czy tak to dziwnie no, powiem. Głównie przez to, że znowu mi się język plącze i czy możemy kota? Nie możemy kota. Dobra, więc mniejsza z tym. Nie widzę, że uczą się wszystkiego, tylko nie tego, co trzeba. Właśnie, w swoim drogą, czy możemy zobaczyć, co czego potrzebuje kapłan, żeby go wyszkolić? No mieliśmy już dwóch kapłanów, więc teoretycznie gdzieś tutaj o tych ścieżkach życia powinniśmy coś wiedzieć. Nie są one po kolei, więc zacznijmy od góry najlepiej, poszukując tego. Nie będę, wiecie, przeglądał wszystkich ani nic, tylko chcę znaleźć to jedno, co teraz jest od nas wymagane. Wiem, że tylko i wyłącznie święta magia, ale niestety... O, kapłany. Kapłan. Święta magia 3. Okej, okay, dobra. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli mamy kogoś, kto spełnia ten wymóg, to będzie miał. I to jest tak, nope. Tak, w sumie dobra, inaczej. Jeśli ktoś ma aureolkę, to oznacza, że zostaje kapłanem. Nawet nie wiem, po co to sprawdzam. Ale dobra. Zielarstwo, elementalizm. Druidyzm 3. Mamy w ogóle coś dla druidów? Otóż nie, tym razem nie mamy druidyzmu, więc zielarstwo i elementalizm. Jeśli ktoś to osiągnie, to proszę bardzo, cieszcie się. A tutaj nie ludzie. Wziąłem już umiejętności znane. Mogę to wziąć, czemu nie? Mogę to gdzieś postawić. O, tutaj. Tutaj. To będzie piękne. Bo to jest święta magia, więc jeśli ktokolwiek będzie... jak to się nazywa? Jeśli ktokolwiek tu będzie nie ludziem, to będzie super szybko się uczył. Jej. Okej, okay. A właśnie przekaz, widzę, że tu kolejni studenci. I wow, ile tutaj tego jest, więc tak, zobaczmy. To nie jest istotne. I teraz tak, sierota, okej. Trochę pracowitość. Krótki sen, entuzjasta magii tajemnej. Pracowitość, krótki sen. Nie mamy żadnego takiego, powiedzmy, istotnego czegoś, więc zapraszam tutaj. Smakosz, gnot. A gnot to niestety szybko się magii światło wolniej. To powiedzmy, że... zapraszam tutaj. Popularność i sumienność oraz pretensjonalność. Możesz pójść tutaj. Nawet niepotrzebna inteligencja w sumie, co jest błędem, ale trudno już się mówi. Teraz tak. Pracownia zaklinania, obserwatorium albo alemik. No nie chcę nic mówić tak bardziej, ale... to najważniejsze, ale... No, gdziekolwiek by ktokolwiek nie przychodził, no musimy po prostu generować jakieś takie specyficzne rzeczy. Aha, czy tutaj mamy coś przy okazji? Nie, nic nie mamy.
Jeśli tego nie będziemy robić, to będą same problemy. I... Ile wydaliśmy teraz? Niewiele. Tak czy jak chyba to jest najlepszy pomysł, żeby teraz podnieść pensję nauczyciela. No wiecie, jesteśmy w takim etapie, że rozgrywka powoli się kończy. Możemy nie wyrobić wszystkiego, więc trzeba myśleć o tym, co zrobić, żeby jak najszybciej i jak najskuteczniej sobie radzić z ewentualnymi problemami, jakimi jest, chociażby to, że nauczyciele mogą mieć swoje potrzeby, więc tak. I... Mityczne oczy, a niech będą tutaj nawet. Różnicy mi to wielkiej nie robi, gdziekolwiek to było, nie było. Pan, żeby gdzieś stało i tak, 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 tak. Tutaj co mamy? Prywatny pokój, klasa alchemiczna, klasa magicienia, prywatny pokój. Czemu by nie? Więcej prywatnych pokoi i jak tam troll? Dobra, troll jest na zero. Więc z tym się nie musimy przejmować. Wieśnie to są 30, czy to wystarczy? Wystarczająco. Pójdźmy może do króla. Nie pamiętam, czy mieliśmy jakieś inne ważne rzeczy. Chociaż nie, nie, nie. Pan zła. Tak, pamiętam, że nie mam achievementa za znajomość z panem zła, więc... No, próbujmy to zdobyć. Tak długo, jak możemy. Ewentualnie będziemy potem prosić, żeby ktoś go odpędzał. I tak, co tu mamy? Widać, że się uczą świętej magii jedząc i... Mam nadzieję, że nikt nie będzie wychodził. Chociaż... Mogą w sumie? Oj, potencjalnie tak, bo widzę, że mam tylko jedną stołówkę. Więc następne spotkanie będzie z wieśniakami, no, zakup kolejnej stołówki, więc tak, tak, tak. I teraz opiekun. Piszę premię do wiedzy. O, już ma, niestety. Tutaj, w takim wypadku... Gdybyśmy mieli generalną, taką podstawową salę od świętej magii, to bym to tam zarzucił. A jako, że nie mamy niestety, to... Jak już wiedziałem, co zarzucimy, to tam... Wiecie, tutaj jak najwięcej osób będzie mogło korzystać. O, przy okazji alkohol, który da nam magię naturalną. To jest dusza śmiecego, ser. Kapelusz grzyba. Jej. 5 punktów prestiżu, nieco, żebym tego potrzebował. I pieseł mi szczeka. Dobra, pasja, pracowitość. Zapraszam tutaj, nieugiętość, śpię, bibliofilia. A, możesz pójść tu. Piękność, smakosz, agresywność, zniechęcenie. A, możesz iść tutaj. Dobra. Nie przejmując się jednak tym wszystkim, idziemy i... Co my tu mamy? Stołówka. Tak, stołówka, 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 stołówka. Nie jest to może idealne miejsce, ale... Stołówka. Potrzebujemy stołówek. I to nawet bardzo z tego, co widzę. Na pewno mamy jedno, mam. Im więcej, tym lepiej. Tak, będziemy musieli zostawiać. Przy okazji przyspieszmy delikatnie tempo. Do momentu, w którym coś się stanie, przy okazji zaglądając, czy ktokolwiek jest gotowy. Niestety, tylko trójka jest gotowa na zostanie kapłanem. To jest naprawdę niepokojące. Ale tak. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Gdzie magii światła? Gdzie magii światła? Czy mam jakieś dobre miejsce do nauki magii światła? Tu. Wiem, że dziwne. Już nie powinienem może wszystkim tego zarzucać, ale... A, halo. Halo, gra. Halo. Dawaj tu stosa. A, nie. Pozwala uczyć się. Szybciej. Nie, żeby być uczyciem. Dobra. Możemy to zarzucić wszędzie dosłownie. Ważne, żeby po prostu się uczyli. I tak, znowu leśny eliksir. Nie, dużo co zmienia, ale tak. I... No, szansy na bycie orkiem. Nie, 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 nie. Dostawmy coś, co będzie nam dawać alkohole. Musimy się pozbawić powoli tych wszystkich grzybów i innych dziwnych rzeczy, więc to jest najlepsze. I tak. Terrarium, zielarstwo, dolmen, nie. Wieża dla świnek morskich, oj tak, ale nie. Postawię to tu. Jak ktoś już przyjdzie się uczyć natury, to będzie jeszcze lepsze w naturze. Jej, i w ogóle. I kolejne dobranie. Druidyzm, też nie mam druidyzmu niestety. Szklarnie mogą lepszyć bardziej, ale nie. Postawmy wieżę dla świnek morskich. Bo jednak komunikacja ze światem zewnętrznym jest bardzo istotna. Więc tak. I mamy graduację. Tego co widzę, to ta trójka, która została tymi, no. Potencjalnymi kapłanami już też odchodzi, więc tak. Bibliotekarz może być kapłan, oczywiście, nawet nie możemy zmienić. Nie wiem, czy to jest najlepsze, co możemy mieć, ale niech będzie. Zdecydowanie tak. Super. Może być. Możesz lepiej. Zombie. Dzięki eksperymentom z magiem cienia i brakowi wyrazu, Filip, coś tam zostaje. Zombiakiem, musi być powolny i być nekromantem dobrym.
czym przyzwoitym. Albo przeciętnym. Ale tak, tak. Jej, mam zombiaka, kapłan. Super. Możesz dużo lepiej. Nienawidzę takich rzeczy. O, golem, oczywiście. Strażnik. Nie. Może być to. Możesz lepiej. Chcesz być giermkiem, no niech ci będzie. Dobra. O, informacja o tym, że też dokończyliśmy robotę. Super. Golema postawmy tutaj, będzie jeszcze taniej. Jej, udało się z magią światła. Okej, okay, tak, 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 mieszamy i leśny eliksir. Powiem szczerze, nawet nie patrząc co, gdzie, jak. Wielarstwo 3, święta magia 1. Powiem szczerze, nawet to zrobimy tak. To obniża poziomy potrzebne, więc jeszcze szybciej będziemy to zdobywać, super. I tak dalej, i teraz tak, kaplica bohaterów. Galeria trofeów, a postawimy ją tak. Może coś tam kiedyś wsadzimy fajnego. A póki co, totem nie, bęben wojenny. Mógłbym niby. Ale... O, weźmy to. Nie wiem, czy to teraz znaczy, że wszyscy to nagle dostaną, czy co? A, warto sprawdzić. A, to nie. Pokój dla uczniów. Klasem generalnie. Pokój dla uczniów. Potrzebujemy jak najwięcej takich bajerów. I przy końcu doda też opcję zarzucenia z pewną kota. Więc tak. Czy prawda pracujących, więc potencjalnie może nie zadziałać, ale... Dobra. Adept Alchemy, więc zapraszam tutaj. Sierotek rzeczy na Argenoskop, jaki dostajesz bardem. A możesz pójść tutaj, po prostu leń, to do widzenia. I dobra. Jak widać, mamy mało graduacji, a pan złap coraz bliżej, więc niestety. Ale tak, musimy próbować. Nie można się poddawać. Musimy próbować. Nic zaś nie słychać. I dobra, świnka morska jest. Możemy pójść sobie tam, gdzieś tutaj, ale wolę próbować z panem zła. Wezmę to. Głównie dlatego, że tak... potrzebujemy jak najwięcej ludzi. Nie tylko ludzi. Po prostu... No, po prostu bierzemy co się da i... Może jeszcze, żeby trochę to polepszyć, to... Zakazałbym im nauki innych rzeczy. Tak, chwilę zakażemy wszystkiego, będzie bezpiecznie, chociaż teoretycznie powinni i tak chodzić zazwyczaj. Te wszystkie dobre miejsca i teraz tak, kolejna stołówka, czemu nie? Trzy powinny już wystarczyć. Tak definitywnie i teraz tak, kapelusz, a tutaj róg jednorożca. Oczywiście, że róg jednorożca. Coś czego jeszcze nie mieliśmy i teraz... krowa zniknęła, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że nie. Drogie sąsiedzie. Niestety mam tylko opcję nie. To nam pogarsza relacje. Mogą wziąć sobie niby dużo many, ale... Ja nie z tych, którym aż teraz zależy teraz na manie. Bardziej mi zależy teraz na tym, żeby... poradzić sobie z tymi problemami, przy czym... Magia dla wszystkich to jeszcze damy radę. Ale kapłani mogą mnie nadążyć trochę. Za chwilę się obudzi. Rzućmy to. Nie, żeby ten troll... tak naprawdę cokolwiek miał zmienić, ale... No dobra. Magia tajemna, więc zapraszam tutaj. Dobra kondycja, głupi, a niestety za dużo. Magia tajemna to tutaj. Jest kontury. Ja pójdź tutaj, adept alchemii tutaj. Okej, idealnie nadasz się na barda. Wyznawca cienia idzie. Chyba tu było coś, ci, którzy mieli więcej cienia, więc tak. Okej. Okay. Teraz tak... wytwarzanie miksu w alchemicznym ludziki, dzięki temu świadectwo otrzymuje losową miksturę, nie. To przyspieszmy, nie żebym miał to cokolwiek zmienić, bo i tak pewnie wszyscy już to mają. O, okej, nie wszyscy. Ej, to żeście mi zaskoczyli. Ale dobra, dobra, jakoś sobie z tym poradzimy. Co właśnie jeszcze, jestem trochę jełopem, bo zapomniałem sprawdzić najważniejszą rzecz. Aurolki, dobra, mamy pięciu, tak, pięciu, którzy już są gotowi na zostanie nowym tamtym, no. Heroizm, nope, święta magia albo stówka dla kadry. Proszę, że stówka dla kadry na razie. Chociaż, nie, żeby coś, święta magia też by się przydała, jeszcze wtedy lepsza, ale...
powiedzmy, że właśnie mi zależy też na tym, żeby kadra miała jak najlepiej. I żeby nie wychodzili. A czy mam gdzieś jakieś dobre miejsce? A... to jest trochę dziwne. To będzie działało, ale tak jakoś to będzie działać, więc nie będę nawet narzekał. Wszechstronność, sierota. Młodzież nierozgarnięty. Tak, idziesz tutaj. Ambicje, krótki sen. O, tutaj możesz pójść. Możesz też pójść tutaj, dziecko natury. No jest wszędzie, bo tyle samo, to idziesz tu. Znawca cienia. Tutaj tym razem. Dobra. Ciągniemy szybko. Gabinet doradcy. Dobra, gabinet doradcy postawimy tutaj, jako jest takie dobre miejsce. Idealnie i teraz... może być on. Przynajmniej król będzie nas bardziej lubił dzięki temu. I teraz tak, idziemy dalej płakać u niego. Bo chcę w końcu mieć osiągnięcie za to, że on mnie polubi. I teraz... czy to jest takie potrzebne? Ciężko będzie to zrobić. Można by zrobić coś takiego ciekawego. Wezmę ją. Głównie dlatego to robię, że potencjalnie masz to szansę właśnie dać miejsce do nauki świętej magii większej ilości osób. Pokój dla uczniów. Kolejny? Dobra, tutaj postawimy, czemu nie. I teraz tak, zielony smok, ent albo szklarnia lepsza. Niestety widać, że nie mam stołówki, w której mogę to wstawić. Więc tak, jakiegoś pokoiku, jak będą tam siedzieć, to się nauczą. I teraz nasi alchemicy stworzą, co trzeba. Dobra, mamy tyle tych alchemików, że nawet nie będzie problem im to dać. Mikstura próżniowa, żeby nie męczyć ludzi. Niestety nie zdążyłem, bo i tak tam przylazła nauczycielka. Ale dobra. Duczyń, czwart pomsty, dałem 10 zdrowia, 1 punkt pancerzy w pociemach. Nie. Łóżko medyczne, oczywiście. Oczywiście, że łóżko. Pracownia mikstur, nie. Półka składników, skryptory magiczne. Trzeba ulepszyć. Praworządni, oczywiście. Czy mam tutaj w ogóle zmiany w praworządnych? Oczywiście też tak, więc tak. Czy mam też już obniżone to? Nie mam obniżone, no bez przesady, przecież to musi być obniżone. Nie będą się nudzić, a nawet jak się będą źle zachowywać, to na tym będziemy korzystać. Dobra, ser i... Okej, alkohol mogę tam wrzucić, leśna miksura oczywiście, bo ja nawet nie patrzę, co będzie powstawać. Potem tak się dzieje. Magia Bestii 2, nie mamy tego, więc niestety... relacje z orkami, czym by nie? Zawsze coś. Możesz pójść tutaj, możesz pójść tutaj, możesz pójść tutaj. Dobra, teraz alkohol, ser, kapelusz. Wow, wow. Po prostu wow. Ja sam nie wierzę w to, że to robię. Nie potrzebuję tego. Fajne, ale nie potrzebuję. Ta cena negatywnych cech nie jest może idealną rzeczą, którą bym chciał, ale... niech tak będzie. Zawsze jakieś tam przynajmniej specjalne łóżko. I kontrola aureolek. No i to jest coś, co ja bym chciał widzieć cały czas. Damy radę. Damy radę, bo jest tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Trzynaście ich jest, tam mamy pięć. Więc tak, damy radę. A póki co idę płakać u niego z podklonym ogonkiem, żeby... no, żeby nas polubił. I tak, teraz tak poważnie. Wspólny pokój. Powiedzmy, że damy tu. I... w sumie... artefaktor. Tak dziwnie tłumaczę artyfisera nadal. Oficjalnie, bo gdzieś tak się kiedyś z tym spotkałem. Bodajże to może nawet było w... nawet nie wiem, czy to nie było w jednej ze... bardzo, ale to bardzo, dosłownie bardzo, dosłownie lat mojego wczesnego dzieciństwa. Gierc, która... jak po latach się okazało, można powiedzieć, że była od Yendi. Tak, wybrań światło, to idziesz tutaj. Możesz pójść tu. I nie chcę tu dłużej historii robić znowu, ale... taka ciekawostka. Działa się w świecie Eberron. W świecie, który chęciłem najbardziej ze wszystkich, jeśli chodzi o sam koncept. Nie podoba mi się po prostu. A jak się uświadomiłem, że to jest Eberron, to miałem takie... wow. Czyli... świat, który mi się strasznie podobał w tej grze.
To jest świat, którego niby nie lubię w D&D. Rzeczywistość musi być super. I tak, teraz można powiedzieć, że z moim ulubionym settingiem takim... nie będącym takim klasycznym fantastyką, ale tak uwielbiam. Właśnie wydaje mi się, że w tej grze chyba jedna jednostka jednej z trzech frakcji to był właśnie artefaktor, czy jakoś tak dziwne, wiem, ale... Taka anegdotka. Mistrz Run, super. Strażnik wioski, nie. Przeżywacz żywiołaków, oj tak, Sługus? Okej, okay. Strażnik króla, możesz być. Bibliotekarz nas akceptuje, kapłan. Zielarz? Niech będzie zielarz. Że co? Nie, kliknąłem z automatyzmu zamiast zobacz. Mój błąd. Często tak ramię. Niestety, dobra, miejsce na zwierzaczko. Możesz pójść tutaj. Muszę być naprawdę ostrożniejsza, wracając. Arena skrytobójstwa. Czy chcę to dawać? W sumie mam na to miejsce gdzieś. Nie za bardzo, więc postawmy tu. Dobra, idziesz ty, bo oboje byliście fatalni, więc no. Ale dobra, pokój prawdy, wianki. Od razu to, jeszcze łatwiej będzie to osiągać. Potencjalnie. Chociaż chwilę to będzie konkurowało chyba z aurolkami. Niedobrze. Teraz komplicy bohaterów trochę ulepszymy, bo czemu by nie. Ochrona przysięga. Nie musimy tu niczego dawać. Jeszcze szybko pociągniemy tutaj parę rzeczy. Dobra, nauka zielarstwa, jakaś taka gratisowa, to tutaj w szklarni, a teraz tu aurola. Okej, super. Teraz tak trochę tutaj to wykorzystamy. To tutaj, no i tak. A jeśli chodzi właśnie o samą grę, o której wspominałem, to jeśli się nie mylę, to chyba. Przyodkreślam, chyba jej tytuł, o ile nie wspominałem tego już przed chwilą, bo nie jestem pewien, to było coś w pokroju Dragon Shard. Jeden z głównych mechanik tam było właśnie dosłownie smocze okruchy. Fajne kryształki bardzo. Pamiętam, że się dziwiłem, że tam jedna jednostka to były w sumie takie jakieś żółwie i jak zbierał te okruchy, to wyglądały trochę jakby zżarły. Ale tak, co tu mam? Ambicja, może być i... Smakosz. Ja i smakosz. Takie coś im damy, no i pora wymyślić... teraz inspirację. Do jakiegoś kolejnego... kolejnej klasy. Czym mi się kojarzy jakaś taka wysoka ambicja? Ciężko będzie mi to wymyślić teraz tak na szybko. No cóż, jeśli chodzi o ambicje, tak pomyślałem, że w sumie są poniekąd trzy, może cztery klasy, które by mi się kojarzyły z ambicją. Łotrzyk. Czemu łotr? Jak zwał, tak zwał. Paladyn, wojownik oraz mnich. I ze wszystkich tych rzeczy, jako że to jest ambicja i smakosz, jakoś tak nie ma nic związanego z magią, to stwierdziłem, że będzie to dom wojak. Nie wojownik, bo tak bardziej pasuje wojak, nie wiem czemu, ale tak, dom wojak. Któremu pozwolę na wszystko w sumie? W sumie tak, czemu nie? I tak głównie go tworzę ewentualnie potrzeby achievementa, więc tak, jej. No i przy okazji kandydacie. Alergia na skorupiaki, czyli niestety nie idziesz do alchemii. Możesz pójść w sumie do wojaka, bo czemu by nie? Powiedzmy, że tam wrzucimy teraz wszystkich. Bo czemu by nie, jak już mówiłem. I właśnie, w sumie, jeśli każdy dom ma jakąś taką swoją specjalizację, taką główną, pozwolimy w sumie na wszystko, przy czym... Dobra, nie będziemy już zabraniać poszczególnych rzeczy. Powiedzmy, że oni niech będą mieli nacisk na magię naturalną. Trochę dziwne i mogą tu w sumie dać druid, jeśli tak chcę robić, ale trudno. Nie pomyślałem o tym. I teraz tak, ciągniemy tutaj, co my tu mamy? Nope. Magia portali, tiar mocy, nauka magii tajemnej, wytwarza manę. Dobra, bierę. Jak swoją drogą stoimy z czasem? 24 minuty, dobra, to jeszcze mamy spokojnie możliwości. I idą z powodu jedzenia, aż tyle... Co, w sumie nie dziwię się. Idą z powodu jedzenia. Stołówka z tej pusta. Nie rozumiem tej gry momentami. I to mówię szczerze, nie rozumiem.
Ale tak, nie przejmujmy się tym, idźmy po prostu marudzić. Tak. Im szybciej zamarudzimy tak, po prostu tak całkowicie, to będzie tym lepiej. I teraz tak, heroizm, pomsta. Fajne, fajne, ale tak, będziemy tutaj to chyba rozwijać, wydaje mi się to dosyć ciekawe. I bierzemy to. W ten sposób może nie będzie aż tak super działało, jak działało wcześniej, ale przynajmniej inkwizycja nas poróby. I to jest tak, możesz pójść do wojaka, możesz iść do wojaka, idziesz do barda, do wojaka, bo czemu nie. Magia tajemna i magia cienia, zaklinać. Dobra. I teraz tak, tutaj mikstury, runy, mikstury, runy, mikstury, runy, mikstury. Dobra, składniki. Jej. A, okej. Okay. Teraz taka szklarnia. O, pomieszczenia wszystkie są w sensie... Dobrze. Mogę to tutaj... Och. Teraz to w sumie wszystko tutaj wokół tego będzie potężniejsze. Co prawda mniej niż gdybym to postawił tak... perfekcyjnie, ale... Okay, ważne, że będzie działać. Jej. I w ogóle... Tak, wiem, że gadam trochę głupoty i tak i tym podobne, no ale tak to jest, jak się siada do nagrań po długiej nieobecności. I w ramach takiego stresowania, można powiedzieć, poniekąd też taki sposób na wyrzucenie z siebie tych wszystkich emocji, pozytywnych czy negatywnych i tak dalej. Wielką ucztę. Czemu potrzebujesz czegoś takiego? Jesteś królem, powiedz, by byłeś szczęśliwy, krucjata przeciwko orkom. Wolę krucjata przeciwko orkom niż problemy z wieśniakami. Okej, druga mikstura zniszczenia, której... Nie mam jak użyć, rzecz jasna. Skryptorium runiczne, krewetka? Albo jeszcze biorę golem? A nie, skryptorium runiczne, jeszcze więcej. Dobra, idealnie. Nowi uczniowie, czy będzie ktoś jakiś wspaniały, ale dobra, chemicz idziesz tutaj. Dziecko natury idzie do wojaka. Alergia na pyłki, pasja. Gdzie jest najmniej? Na równi to idziesz tutaj. Dobra. Magia tajemna, czy tam w sumie, przepraszam, mroczna magia. Oj, tak. Chcemy to jak najbardziej. Bo to jest coś, co może nas jeszcze uratować przed porażką ewentualnie. Teraz tak, zapraszamy. Świnka morska już jest. Zresztą jakakolwiek, jakby się zwała, nie zwała, tak. Chcę płakać i błagać o przebaczenie. I ile w sumie z nim mamy już relacji tych wszystkich? 71, dobra. No, idzie to w miarę dobrze, może nawet się uda. I to jest tak, Feniks, elfy, pokój prawdy. Pomsta. Jako, że mamy już tylu, ile trzeba, po prostu tych aureolkowiczów, to spokojnie, z pełną premedytacją mogę powiedzieć, że tak. Po prostu. Możemy teraz rozwijać wszystkie dziedziny, wszystkim się zajmować. Nie ma co się ograniczać. Otrzymuję dekorację, która będzie mieć większą szanownik. Nie. To. Nie, jak szybciej dostajemy jakieś takie swoje bonusiki. Wonysz. Trzeba jakieś dobre miejsce dla wonysza. To musi być miejsce, gdzie jest najwięcej klas. I tak, idąc tędy, mamy jedną, dwie. Cztery klasy. Jeden tutaj bym miał raz, dwa. Dobra, chyba już wiem, kto będzie trzeba to zrobić i jak to trzeba będzie zrobić. Zabieramy golema, żeby dać tutaj wonusza. A nie, przepraszam, golem to jest przecież struktura, nie, to jest zwierzątko. Oj, to niestety wonusza to mi nie damy. Ale mogę go dać zamiast niebieskiego smoka. I teraz nasza magia cienia i tajemna będzie mocniejsza. Ej. Nie, żeby to coś miało zmienić. Ale tak. Na mi sobie będzie. Ach, ile jeszcze zamiast tutaj go dawać, to możemy go dać tu. O, ideolo. Teraz wszyscy ci specjaliści od alchemii będą jeszcze większymi specjalistami od alchemii. Mikstura próżniowa. Nie potrzebuję. O, alergia na pyłki, sierota, nierozgarnięty, bojak. Dobra kondycja, niezastrzelność, gnot. Alchemia, czemu by nie. Niebieskie ćmy, kompetencje bohaterów, heroizm, tak. Nie trzeba nic robić, przy okazji zobaczcie jakie fajne są tutaj teraz złote posągi. Podoba mi się to, jak to właśnie się aktualizuje. I tak, lecimy dalej z tym. Możemy dociągać,
więc tak, alchemia, zaklinanie, obserwatorium, a... Wezmę obserwatorium, bo w sumie czemu by nie. Dobra, tyle. Niech będzie ten dziad. Magia światła? Nie potrzebuję. Chorągiew wioski, oj tak. Chorągiew wioski, oj tak. Oj tak. Tu ukrywał, przyda się bardzo. Teraz tak, rana wojenna, to nie specjalizacja, musi do kaplicy. Zba chorych, się zajmie. 5. Nakładanie rąk 15. Bez przesady sam się zagoi 15. O, proszę, nakładanie rąk. Dobra. Wszyscy będą nas uwielbiać. Wszedł moment. Święty witraż, pokój prawdy. Święty witraż, czemu nie? Mieliśmy w jednej stołówce, z drugiej też możemy wziąć, się zawsze łatwiej będzie. I wieża świnek morskich. Potrzebujemy ich jak najwięcej. A, troll się budzi. O nie. Jakby to jeszcze miało być jakimkolwiek problemem. Ale dobra. Przyspieszamy. Świnka morska. Idziemy błagać o przebaczenie. Ja. To by się spodziewał i zaraz będzie musiał też chodzić do króla, mówić: ej królu, słuchaj, no trzeba wysłać krucjatę przeciwko niemu. Ale póki co dobra. Lepszy pedagog 1%. Przelasujmy. Mogę nie losować. Przelasujmy. O, zdecydowanie fajny kapłan. Kapłan. Rzemieślnik? Może być. Alchemik. Zaakceptujmy, tego nie mieliśmy, ale ogólnie nie chciał kapłan. Uzdrowiciel? Może być. Sługus. Niech będzie. Koin jakiś taki nieszczególny. O. Ciekawe. Na pewno coś by się nauczył przez ten czas, kiedy mógł. Dobra, niech będzie. Zdecydowanie lepsze część nic i kapłan. Jej. Jej. Okej, coś się spsuło. Tak, coś się spsuło, na szczęście to szybko naprawię. I jakie to ma aureolki. Ja wystarczająco dużo, teraz tylko czekać, aż oni w sumie będą kończyć i... jeszcze więcej many alchemicznej, czemu by nie? Galeria trofeów. Ulepszmy ją. Może skuteczność pokoju będzie jakaś taka lepsza. Chociaż nie wiem, czy takkolwiek poprawia. Genialny z pasją. Zwarta w sobie niewiele się nauczy, ale zapraszamy tutaj. Tak, alkohol, ser, kapelusz. Daj leśny. Mój ulubiony. Dolmen, wilczy kieł. Świnki morskie. Dziwne, wiem. Myślę tylko o jednym, ale... Niech i tak będzie. I dobra, drugim poziom heroizmu. Naramienniki. Muszący wisiarek. Alkohol tam wsadziłem, więc nie mogę. Ciekawe, alkohol jest tutaj przedstawiony jako gruszka. Dobra. I teraz tak, obraz, stołówka. Teraz magii tajemnej, a stołówka. Lepszą stołówkę, bo czemu nie? Będą szybciej się najadać. Akurat to jest taka stołówka idealna, jeśli chodzi o najadanie się. Będzie jeszcze lepiej. I dobra. W sumie, co nam tu zostało? 40 paru uczniów. Chyba samo się zliczy w sumie. A tu już 7, to na pewno się zliczy. To jest tak... Zdecydowanie to biorę. To jest najlepsze, co mogło nam się trafić. Ryzykownego frownica, nope. Awena zabójców, oczywiście, tak tutaj, uczniowie nowi, głupich nie przyjmujemy, możesz iść tutaj, adept alchemii, to idziesz tutaj, okej. Okay. Okej, okay, nie chcę ci nas na to, a szkoda. Będę oszukiwać. Przegraj z honorem. Dużo różnych fajnych opcji. Pobóż szczytników, wydaje się wszystko. Nie? Spiera się sędzia, który nie zostanie odwołany. Okej. Okay. Wezmę to. Nie, żeby to było jakoś szczególnie potrzebne, ale... Po prostu to wezmę, bo tak, bo czemu nie. Jest dobrze. I teraz nie, tego nie wsadzę. Ser mogę wsadzić, dobra. Święta magia. Rągi inkwizycyjne, albo posąg. Postawię tu posąg, czemu nie? Wtedy jak ktoś będzie się uczył, to jest spora szansa, że właśnie posąg zadziała. Będą mnóstwo odważnych. Jej. O, świnka. Idziemy bogać litości, oczywiście, bo co innego. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, przyspieszamy.
Marzeń Mandragorka, tak, prestiż, tak to. Alkohol. I dobra, nic więcej nie trzeba. A Holy Gildi, biblioteka, pracownia, zaklinania. Pracownia, zaklinania, bo czemu nie? A czy to jest aktywne? Ach, nie wierzę. Nie wierzę, że tego nie aktywowałem jeszcze przez taki długi czas. Czy jest to aż takie potrzebne? W sumie już tu brałem, to niech będzie. Ale tak. Nie sądzę, żeby było to aż takie istotne. Niemniej jednak. Zarzucę to, gdzie się da. Jeśli tylko gra będzie chciała współpracować, rzecz jasna. W celu ewentualnego właśnie polepszenia. Jeszcze nauczyli na ostatnią chwilę. Wojak. Zaklinacz Bard. Zresztą tu. Niż Bard, to teraz mógłbym to nazwać inaczej. Już trudno, nazwałem, obrazek jest, to nie będę zmieniał nagle. Pokój nauczycielski, ulepszymy go, skoro i tak jest jeden. I teraz tak, mechaniczne skrzydła. Zdecydowanie tak. I dobra, róg jednorożca. Piórko z to skrzydła. Gdyby tylko się chciał dodać, dziękuję. I ser. Magia tajemna. Tego jeszcze nie było. Przynajmniej ostatnio. Jasna stołówka dla kadry. Nope. Nie potrzebujemy. Ale czymś takim nie pogardzę. Już oficjalnie każda chyba stołówka ze wszystkich możliwych, które mamy, będzie nas uczyła magii światła. I to jest tak. Kolkohol. Mikstura próżniowa, niestety nie zamknie portalu u świnek. To jest tak. Zielone łóżko, stajnia, coś takiego. Zielone łóżko. Jak ktoś śpi, to proszę, ucz się druidyzmu, nawet jeśli jesteś alchemikiem. Zawsze możesz się pocieszyć trochę. I orkowie coś chcą. Nasi alchemicy dadzą, co trzeba. I teraz tak, alkohol, ser. I nadal nie możemy. Płomień, tak. Szybko się tego pozbywamy. Tajemny amulet, po czemu by nie. I dobra. Teraz bliżej ja do tej nadal nie widać żadnych tych. Nadal nie widać żadnych tych. Brakuje mi słów teraz. Końców roku. Już dobra, jest jesień, zaraz będzie zima, to. Jak będzie zima, to oni już będą znowu kończyć. Gdzie bym chciał to dać w sumie? Gdzie bym chciał to teraz dodać? Ważne, żeby to dać, wiecie, w jakiejś takiej sali, która ma znaczenie. W sumie nie wiem, czy bardziej runy, czy... Jak będzie zaklinanie, bo to chyba zaklinanie było, jeśli się nie mylę. No i idziemy znowu się żalić. Jeszcze jedno porządne żalanie się i może będzie spokój? Czyżby? Nie, jeszcze więcej niż jedno. I to nie wiem, czy damy radę, czy zdążymy. Bardzo bym to chciał, bo to jest takie w sumie... Mój cel, taki najważniejszy z najważniejszych. Ale no, jeśli się nie uda, to trudno. Jeszcze będziemy mieć okazję, pokój czasu. Belweder. Możemy go gdzieś postawić, oczywiście, że nie ma warunków, trudno się mówi. I klasyfikacje. Dobra, tak. Kapłan, nauczy magii. Uczony może być, kapłan. Mistrz rytuałów niech będzie. Kapłan. Mistrz run. Niech będzie. Kapłan. Marionetkarz? Chyba to już mieliśmy. Nie jestem pewna, ale okej. Wiejski magn. Ja przecież wieśniak. Mistrz rytuałów, spróbuj coś lepszego. Wieśniak. Może być wieśniak. Chciałem przypomnieć, to był nie wieśniak, to było coś innego. O, nakręczasz zegarków. Biorę. Proszę, rzemieślnik, dziękuję. I... Jest. Już teraz ci, którzy mają predyspozycję do być jakimś wspaniałym, nie będą już kapłanami. A jednocześnie zaliczyliśmy kapłanów. Dobra, teraz... Teraz na miksturach rzucimy to. Pan zła, może będzie zadowolony. Może się uda. I teraz tak, rolki. Możemy teraz przyspieszyć, kiedy już jestem pewien, że zaliczyliśmy i nie potrzebuję już takich... Jakby to najłatwiej określić. Potwierdzeń, kto jest gotowy na to. A to, czemu by nie? Tak. Jak kolejny dom mogę stworzyć.
I tak, co tu mamy? A dobra, wyznawca cienia. Okej, wyznawca cienia. Okej, ośmiornica to już od razu ciemniejsza. Nawet wiem, kto to będzie. I tak, tutaj nic będzie dało czekać. O, może być takie. Kolory potem mogę dopasować, więcej cienia. I będzie to nikt inny jak czarownik. Znany też, moim zdaniem, a konkretnie powinien być też znany, bardziej jako czarnoksiężnik, ale niestety polska wersja nawaliła. Inaczej, Warlock, mistrz Eldritch Blasta. Postać, która zdaniem wielu opiera się na Cantipie. I żeby nie było, mogę powiedzieć tak, chociaż tak po prawdzie to nie. Idąc też takim trochę klasyczniejszym memem. Super. Warlock sam w sobie jest czymś znacznie więcej niż Eldritch Blastem. Ale jednocześnie bez Eldritch Blasta traci sporą swoją część. Chociaż nie ukrywam, da się grać efektywnym Warlockiem bez niego. Wymaga to sprawdza trochę więcej kreatywności i odrobinę więcej starań. Nie wiem, czemu to wziąłem w sumie. Ale tak, skłamałbym, gdybym powiedział, że bez Eldritch Blasta nie da się po prostu stworzyć Warlocka. To jest totalne kłamstwo. Sam tworzyłem, znam wielu, którzy też tworzą. I muszę przyznać, że nie żałuję tego, że znam, że sam próbowałem. Bo jak naprawdę dostaniecie okazję spróbować zagrać postacią niekonwencjonalną, to jest to... To takie satysfakcjonujące, jak macie te swoje sukcesy. I mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, jeśli chodzi o wszystkie. Wszystkie, można powiedzieć. Moje rzeczy. Jeśli chodzi o takie niekonwencjonalne postacie. Nieważne, co sobie myśleliście na początku, powiedzmy, tworzenia tych postaci czy coś. Pamiętajcie o tym, żeby kreatywnie myśleć. Jeśli nie gracie po najniższej linii oporu, kreatywne myślenie niejednokrotnie może was uratować. I pamiętajcie, żeby dobrze się bawić, bo to jest podstawa każdego RPGa. Dobrze się bawcie, wczujcie się w postać. A jeśli nie potraficie, porozmawiajcie może z kimś, kto ma większe doświadczenie. Ewentualnie ze swoim mistrzem gry, co zrobić, żeby może bardziej cieszyć się postacią. Nikt w RPG-u nie jest przeciwko wam. Wszyscy macie się tam dobrze bawić, wszyscy macie wspólną super historię tworzyć, więc no. To jest normalny, błyskawica, albo księżycowy cios. Księżycowy cios i ruch obfitości. Nie, aktywnym postaciom pomyślnym pomysł swój dzień, co pozwoli na dłuższą. Na dłużej uniknąć wzrostu potrzeb. To i jeszcze raz to. Gdzie są dormitoria? Bo bym to wstawił do dormitorium, jeśli jest opcja. No nie ma opcji, więc wstawię to może. W sumie, czemu nie tutaj? Może. Dobra. A póki co się niczym nie przejmujmy i uwaga, 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 uwaga. Mamy setkę? Zostałem achievementa? O dziwo nie. To jest trochę niepokojące. Ale tak, ogólnie mam setkę z panu zła. To jest tak genialny, a idziesz do czarownika, bo czemu nie? Do czarownika, do czarownika. Do czarownika. Po prostu chcę też trochę, wiecie, takich... za dużo tego wiecie, znowu. Ogólnie chcę właśnie kilku też takich specjalistów od magii cienia teraz wysłać. Pracownia mikstur, pracownia zaklinania. Mikstury. Mikstury mają mniej. Demoniczne gobeliny. Oj, zdecydowanie tutaj, jak już ktoś tu przychodzi, to będzie teraz jeszcze lepiej. Troll coś chce? Nie, musimy go uśpić. I teraz tak, czy jest gdzieś, chciałbym pójść? Do króla. Pan zła minus 3%. Opóźniajmy, ile się da. Ja chcę po prostu, wiecie, wyciągnąć wszystko z tego. Wszystko, co się da. Więc... Nie pozostało nam nic innego naprawdę, jak już opóźniać tylko przybycie. Pana zła. Nie zrobimy tego w nieskończoność. Jestem tego świadom, ale... Powiedzmy, że zaakceptuję każdego, kto ma jakieś tam wielkie predyspozycje, typu jest istotą z głębin. Albo dość coraz mniej studentów przyjmował, bo nie chcę potem mieć znowu statystyk milion wieśniaków, czy coś tego typu. Więc tak, powoli będziemy ograniczać już bioru światłości. Możemy to wziąć. I tak to nie jest jakiś wielki już problem. Królewska chorągiew, tak, to jest bardzo istotne, można nas uratować.
Odpalili salę, oczywiście. No cóż. Chłopcy, szkoła ma dość prezentury i dobry pomysł, żeby podpisać. Dziękuję. A szkoła ma dość pieniędzy na turniej. Ulepszymy to sobie, czemu by nie? Rągiew pana zła. Oj, tak. Możemy to postawić gdziekolwiek. Szkoda, że nie wcześniej, ale i tak możemy postawić gdziekolwiek, bo kogo ja oszukuję. Nic to już i tak nie zmieni. Fajne. Wonny szmanożerny niepotrzebny. Kolejna wieża świnek morskich. Czemu by nie? Mikstury zniszczenia, nie. Mikstury zniszczenia, muszę czekać. I klasyfikacje kolejne. Ty sobie jaja robisz? Masz tu jakieś super rzeczy, coś takiego podstawowego jak bibliotekarz bierze? Dobra, kaligraf niech będzie. Alchemik, nope. Ghoul, o, zdecydowanie lepsze. Co ciekawe, wybrał coś, z czego jest totalnie nieprzygotowany, ale tak. Czemu nie? Może być mistrz portali, czemu nie? Bohater. Nie wiem, czy paladyn nie będą lepsi, ale bierzmy bohatera. Mogłbym być tamto kultysta. Oj, tak. Fajne. Idealnie pasuje do motywu warlocków. Co prawda to bard został warlockiem, ale niech będzie, akceptujemy. No, pomyślę o czymś lepszym. Bibliotekarz już był lepszy, dobra. Uczony zdecydowanie. Poszukiwać przygód oczywiście. Czy jakiś lepszy? Nie, więc weźmiemy to. Ochlik jest dziwnie dobry, więc tak. Tutaj rzemieślnik, fajne. I zaczynajmy się. Jest mag. Nie najlepszy, ale. Ale tak, niech sobie będzie. I tak, świnka morska. Teraz gdzie by pójść? Warków może trafić na super event, ale nie wiem, czy jesteśmy na niego gotowi. I nie ma co na tym polegać, więc idziemy do króla. Spowalniajmy go. Ile wlezie, może jeszcze się uda. To jest tak, jeszcze szybko tylko jedna kwestia. Alkohol, ser, mikstura próżniowa. Alkohol, ser, róg. Dobrze. Zgasimy ognie. Muszę czasami chyba patrzeć na pewno na to. Alkohol, ser i jeszcze róg. Trzeba to rzucić, ale to za chwilę, wyznawca cienia, nierozgarnięty. Na 2 lata możesz iść. Na 2 lata możesz iść. Na 4 lata. To już nie jest też takie pewne, ale zapraszamy. Zapraszamy. I 4 lata. To nie najlepsze, ale zapraszamy. Dobra, magia światła, możemy ciągnąć. Nie, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, ale tak. Czynnik alchemiczny. Nawet nie wiem, za co go dostałem. Tutaj butelkowana chwała. Też nie wiem, po co mi ona, ale tak możemy sobie wystawić. O, mogę to postawić, to tak od razu bierzemy, czemu nie. Jak mówiłem, to dużo nie zmieni już, wszystko i tak jest na ostatniej prostej. Ale tak, im bardziej rozbuduję tę szkołę, tym bardziej będę z tego usatysfakcjonowany, więc no. Ktoś przychodzi, to w ogóle się uczyć z tych wojaków? Tego co widzę, tak, przychodzą. Ale nie tylko oni, inni też tutaj są, więc... oznacza to, że brakuje miejsc w klasach. Wezmę to, bo czemu by nie? O, królewska chorągiew, zdecydowanie muszę to gdzieś postawić w jakimś często uczęszczanym pokoju. O, tutaj na przykład. Wiecie, tak naprawdę teraz... I to już mówię z predyspozycją tą, wiecie, tak pełnoprawnie. Nie tym mam tak nieświadomie. Ale wracając, król jest naszym jedną nadzieją, jeśli chcemy to przeżyć. Musimy mieć z nim relacje jak najwyższe. Zawsze po prostu. Dobra, nareszcie. To, co było potrzebne już kilkukrotnie, jak nas ktoś pytał. Niestety tego nie mieliśmy, kiedy to było potrzebne. Tym razem popełnię tego błędu i... O, magia cieni jeszcze lepsza. Tak. O nie, inkwizycja coś będzie chciała.
Mój najdroższy heretyku, jak miło cię widzieć, przynosi mi prezent, aby złagodzić ewentualne napięcia między nami. Zupełnie potrzebne, dajcie to siernicowi dla demonicznych dzieci, wyposażenie domki światła, a święte urlotu. A niech będzie to. I tak nic nie potrzebujemy, więc niech się cieszą ludzie z tego, że jak ja jestem wspaniały, a nie. Biorę cię. Niestety, za długo. Ty jeszcze masz szansę. Głupi i za długo. No, dobra. Niebezpiecznie daleko to idzie, a świnki ani widu, ani słychu. Ale dobra, zaraz będzie. Król ma 54 nadal. Niedobrze, tylko będę się polegać na orkach, ani na królu. A orków zbyt bardzo to prosić nie będę mógł. Ale dobra, idziemy raz. Tak, potrzeba 50. A zabiera 15. Już król nie pomoże. Aha. Tak. Czy ty coś masz do tego uwagi? Czemu nie? To możemy dodać. Chociaż tak to nic nie zmienia. Tempo razy 3. I... No i dokończymy już tam to wszystko. A nie, szóstka nie. Szóstka nie, dwójka, a możesz pójść tam, gdzie jest najmniej, czyli do zaklinacza. Czwórka niech ci będzie, a szóstka nie. Kurczę, nie pamiętam, ile orkowi potrzebowali, żeby chcieć nam pomóc. Obawiam się, że mogę nie dać rady. Zatem też nie wiem, czy zdążę. Chociaż nie, dobra, powinienem. Czwórka będzie już na moment? Nie, nie, dopiero połowa. Miejmy nadzieję, że zdążę. Po prostu lubię się utrzymywać tak na krawędzi nawet. Będę by tylko wszystko pozaliczać. Chcę próżniowa. Jak będą jakieś płomyki, to będziemy mogli szybko usunąć, a póki co... Jeszcze lepsza magia cienia, jej. Nie, żeby to było jakkolwiek potrzebne. Przy okazji zobaczmy może też, jak wyglądają ci nasi studenci. Więc tak, jeśli chodzi o wojaków, to mają jakieś tam akcesoria. Co świadczy o tym, że co niektórzy mają jakieś tam większe poziomy. Zaklinacze wszyscy coś mają, więc jest ich mało, ale super. Alchemicy czy artefaktorzy, no wszyscy wyposażeni po uszy, po zęby, jak złoty wzór. Czarownicy natomiast większość z nich jest świeżakami, więc jeszcze dużo nie będzie miało. Chociaż widzę, że niektórzy już chodzą z patykiem, więc no, nie jest najgorzej. No, tumna. Trochę późno, ale czemu by nie? Lepiej późno niż wcale. Więc tak, weźmiemy to i teraz kapelusz. Alkohol. Nic więcej nie mogę dorzucić. Dobra. Pojawiła się znowu ta piłka i orkowie coś chcą, nasi alchemicy dadzą, super. Teraz orkowie na pewno będą chcieli pomóc. Niestety 6, wyznawcy cienia zapraszamy na 2. Gdzie jest kontury na 4 muszę zaprosić. Dużo tego masz. Pójdź tu, czemu by nie? Oj, tak, 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 tak. I w sumie, chcesz go zrobić w sumie? Dobrze byłoby ich jakoś super wyspecjalizować w czymś. Dodatkowo... Nie, na razie chyba nie ma co robić dodatkowych super specjalizacji czy coś. Przegląda się pod koniec. O, już się pojawiło to. Okej, orkowie nas bardzo lubią, król niewystarczająco, więc idziemy do orków i... Orkowie, zjednoczymy się przeciwko siłom zła, razem zwyciężymy 50. Okej, to podobne, tylko że 40 im spada, okej, to było to takie... bezpieczne. Damy radę, jeszcze jakoś się potrzymać przez chwilę. Mam widzę płomyk, więc to. Uff, jednorożca da nam kamień filozoficzny, co nic istotnego nie tworzy, ale tak, alkohol, róg. Jeszcze sera potrzebujemy. Będzie spokój przez chwilę. Więc dobra, teraz święta magia coś daje. Nie daje nic szczególnego, ale... I tak, możemy przynajmniej zdobyć coś takiego do sera. Więc jej, a pracownia mikstur jeszcze lepsza, czemu by nie? A tutaj... Muszę to zrobić po prostu. Wiecie, że jestem trollem. Tam jeśli chodzi o moje koncepty, więc tak.
Po prostu nie ma przebacz, muszę to zrobić. I klasyfikacje. Uczony nie jest taki zły, więc akceptujemy. Ogrodnik spełni mi lepiej. Prepastor niebieskiego nawozu? Nie, preparator, nie prepastor. Jestem jełopem. Weźmiemy to, to jest dziwne, ale niech będzie. Strażnik. Co to wymaga? Heroizm, suma dziedzin magii 10. I odwaga. Fajne. Jak to miał? Patrzcie, dwie piątki, trójka. Gdybym lepsze specjalizacje zrobił, to może nawet arcymagów byśmy dostawali. Dobra. Wielki kapłan, zdecydowanie akceptujemy. Perfumiarz. Może coś lepszego? Jest lepsze. Jest dobra. Strażnik, niech będzie. Bierzemy, czemu nie? Spróbujmy coś lepszego. Nope. Alchemik, no proszę cię, nie. Bibliotekarz jest lepszy. Możesz dużo lepiej to zrobić. Magi cienia i jeden tutaj. Nekromanta, co wymaga? Nekromanta 4 i zły. Okej, okay. Golibroda. Nekromanta, okej. Hochlik, super, super, wyszło i mamy to wszystko, jej, udało się. Jak tam świnyka? Połowa dopiero. To teraz już niestety definitywnie. Jeśli się wyrobimy, to to będzie na krawędzi, więc... Możesz, proszę, gro... Dziękuję. Teraz lepiej. Teraz lepiej. I... W sumie... Nie wiem, czy jest jeszcze jakikolwiek sens, żebym cośkolwiek tutaj ciągnął. I tak dalej. Po prostu poczekajmy do końca, nie będę już akceptował nowych studentów, czy tam uczniów, powinienem mówić prędzej. Bo nie chcę po prostu dostać kolejnych wieśniaków do kolekcji, nie potrzebujemy ich. Aż tak bardzo, więc tak... Właśnie to jest jeszcze... Nie, nie działa przybliżanie, oddalanie w taki fajny sposób. A, świnka. Świnka, świnka. Wiem, że nie muszę tego robić, po nic i tak dalej, ale... Trochę sobie jeszcze to przedłużę, chociaż... Jak sami zapewne widzicie... No nic się nie zmieni. Tak całkowicie nic, bo i tak jesteśmy już... Na przeddzień. Postępy najpierw się wydarzą, tak, siły zła podeszły już bardzo blisko szkoły. Uczniowie są gotowi do ewakuacji w każdej chwili. To dobrze, że jesteście gotowi, ale... Nie musicie się niczym przejmować. Udało się zaliczyć wszystko na 100% i siły zła nadciągają. A! Nowi kandydaci? Nie, nie bierzemy nikogo. Po prostu nie zostaniecie wieśniakami, będziecie musieli od razu uciekać. Ale dobra. Udało się zakończyć las. Więc nie wiem, co więcej powiedzieć poza tym, że jej, czy coś. Nie traćmy czasu, zajmij się tym osobiście, wszyscy muszą kończyć. Może gul? Mamy gula, dobra. Strażnik króla, dobre dosyć. Zaakceptuję to. Elementalista, niech będzie. Paladyn, ładne, ładne. Arcymag. Okej, czyli trzy dziedziny na piątkę wystarczają na arcymaga, już jesteśmy teraz tego pewni. Spróbujmy. Strażnik króla. Chciałem tego arcymaga. Paladyn tu może być. Bibliotekarz, niech będzie. Alchemik, o, zdecydowanie nie. Mistrz piłowarski, okej. Uczony, uzdrowiciel, książę, i uzdrowiciel niech będzie. Tutaj spróbujmy czy innego. Nauczyciel magii może być. Samozwańczy w twórz prawa jak najbardziej. Wszyscy już nie mają 2,5% więcej szans na cechy wybrania światła. Oj, zdecydowanie biorę. Strażnik króla. Może być. Opiekuńczy. Nie wiem, czy tam się to już trafiło chociaż raz, więc wezmę to dla spokoju. Bibliotekarz nie będzie. Mistrz rytuałów. Nie. Znowu duch opiekuńczy. Goldborda zdecydowanie nie. Bibliotekarz super. Może gul? Nie. Chcesz być cyłusem koniecznie. Dobra. Kaligraf może być. Nauczyciel magii może być. Tu czymś jest chorych zdecydowanie. Nie. Zdecydowanie fajne. Daje to trwało, więc niech będzie. Kościelne korzystanie. Nauczyciel magii, dobre. Przemytnik, zaakceptuję, bo nie jestem pewien, czy nam się trafił na tym podejściu. Wiejski mag. Kultysta. Oj, zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie. Potrwałe, poza tym nie jest najgorszy. Grabarz. Może być. Bibliotekarz, tak. Uzdrowiciel, tak. Grabarz, jak będzie. Nope. Może być. Nope. Zdecydowanie, tak. Oj, zdecydowanie, tak. Dosyć dobre. Nope. No i to ja lubię. Nope. Nope. Musiał przyjść wieśniak, musiał po prostu.
Może być to zombie, tak? Jeszcze raz nekromantem. Okej, okay. Oj, zdecydowanie tak. Niewieśniak. Mówiłem niewieśniak. Jak będziesz to, to też mogę zaakceptować. I wiejski mag. Ja spróbujmy, czy innego niż wieśniak. Dobra, nie jest wieśniak przynajmniej. No tutaj musimy zaakceptować wieśniaka, wiejski mag, wieśniak. Dobra, daj mi chwilkę na ukończenie i... Trzy gwiazdki. Udało nam się. Więc w tym momencie musimy kończyć to wszystko. I co mamy do wyboru? Mokradła albo wulkan. Oczywiście poza wioską. I powiem wam szczerze... Poszedłbym jeszcze do wioski, bo to jest w sumie ostatni region, który mogę powiedzieć z pełną premedytacją, że znam. Więc... idziemy tu. Nie będę nic już robił, ale tak bierzemy po prostu, niech sobie będzie. I teraz tak, księga waszej magii. Obniżę poziom umiejętności magii odnośnie wyposażenia 1. Super! Ale nie wiem, czy tego chcę. Pedagogika nauczyli wyższy jeden poziom. Potężne. A tutaj pan zawsze gotuje się do ataku 5% wolny na początku każdego. Biorę. Entropia. Podwyższa koszt utrzymania szkoły. Niedobre, ale jakoś to przeżyjemy. Pedagogika nope. Co jest? Zrobię dwuklik przypadkowo. Nie, proszę nie. Nawet nie wiem, co to było. Terelny, rolny. To doskonały na budowę skoczy, bo to lokalni rolnicy mogą sprawiać problemy. Narzekają magowie nie wiedzą, jak żyć z nim w zgodzie. Wieża świnek morskich, orgie wioski, wieśniacy. Mamy tu się magii nie rozwiązywać. Właśnie. Klasa magii cienia, klasa alchemiczna. Weźmy to. Tak. Nie będę na razie niczego więcej robił, tylko muszę zobaczyć, jakie sobie... Okej, dobra, wiecie co, to nawet nie było takie złe. O, patrzcie, troll, ładne. Ale tak, w tym momencie możemy przygotowywać resztę rzeczy, ale... to wszystko, to już w kolejnym epizodzie, a póki co to tyle, więc dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z naszego wyniku, że wam się podobało i w ogóle, tym podobne, tak dalej, tak dalej. Ja póki co to tyle, więc trzymajcie się i hej!